Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Na Kłopoty Pantera. Kontynuujemy przygody, jesteśmy w Londynie i cóż ja mogę więcej powiedzieć? Porozmawiamy sobie z tym jegomościem. Ależ z przyjemnością, nie mógłbym wymówić nie. Dzień dobry, ser. Podano herbatę. Życzy pan sobie filiżankę? Wypiłbym nawet półtorej. Suszy mnie. Po wczorajszym. Kostka czy dwie, lordzie Pantherton? Bez kostek. Dziękuję. Nie słodzisz. Więc może życzysz sobie plasterek cytryny albo mleko? Najbardziej lubię zwykłą, brązową herbatę. Brązową? Przecież herbata jest brązowa, czyż nie? To Earl Grey, wasza lordowska mość. Dobra, może być. Lej ten Grey. Dzisiejsza korespondencja, ser. Połóż na biurku. Dziękuję. To wszystko. Byłeś rano na polowaniu, Panford? I to ma być rozrywka? Znam 100 lepszych sposobów na spędzenie popołudnia niż ganianie po polach. Poza tym to odrażające. Nie, jestem wegetarianinem. Ach, wybacz, ale muszę tam wracać. Nagonka jeszcze trwa. Zrobiłem tylko małą przerwę na herbatę. Zostaniesz u nas na kolacji? Z przyjemnością. Doskonale. Popuść pasa, przyjacielu. Kucharz obiecywał, że dziś będzie roast beef i pudding Yorkshire. Świetnie, już popuszczam pasek na maksa. Ja doprawdy muszę już iść. Ja pierdzielę, co ty zrobiłeś, Pantera, co ty zrobiłeś najlepszego, żeby tak wystraszać ludzi, wstydziłbyś się. Ja pierdzielę, masakra kurde, co ty najlepszego zrobiłeś, typie. Wejdźmy sobie w interakcję z tymi rzeczami. To jest jakaś mapa? Ty, normalnie mapa Huncfotów z Różowej Pantery. Hehe. Normalnie mapa Huncfotów, no co ja tu mogę więcej powiedzieć? Rachunki, rachunki, listy, w stylu jesteś na liście zwycięzców. A to co? Kochana mamo i kochany babciu, nienawidzę obozu. Jest mi źle i chcę wracać do domu. Proszę, zabierzcie mnie stąd. Wasz załamany syn, Nigel. Weź, nie narzekaj, Nigel. Wcale aż tak źle tam nie jest. Mogło być o wiele gorzej. Swoją drogą, Nigel, naucz się pisać, bo tak bardzo brzydko tutaj piszesz, tak gryzdolisz. Normalnie jak lekarz, bez kitu. Tak lekarze piszą. Dobra, pochodźmy sobie, popatrzmy, co tutaj się ciekawego dzieje. Wejdźmy z jakimiś rzeczami w interakcję, na przykład tutaj. Oto herb rodzinny, prawdziwie arystokratyczny. Każda ćwiartka jest bardzo ciekawa. Nigelowi najbardziej podoba się lewa górna z tym sympatycznym jednorożcem. Zanim oprawiono tkaninę, leżała jako plet na fotelu. Nigel godzinami głaskał jednorożca, więc materiał się trochę wytarł. A, rozumiem. O, czy to jest Stonehenge? To jeden z najpiękniejszych widoków. Pełnia lata. Słońce wschodzi tuż nad kamiennym kręgiem w Stonehenge. Mógłbym na to patrzeć godzinami. Szczerze powiedziawszy, ja też bardzo lubię Stonehenge. Ogólnie w grach bardzo mało widziałem Stonehenge.
Ale to też zależy od gry, bo na przykład Stonehenge wystąpił w 102 Dalmatyńczyki i to jak najbardziej propsuje. Ale fajnie, że tutaj jest coś też Stonehenge, więc bardzo oczywiście propsuję. Napiszcie w sekcji komentarzy, jeżeli graliście w jakieś właśnie gry, to czy w jakiejś z tych gierek, nie licząc oczywiście Różowej Pantery czy 102 Dalmatyńczyki, gdzieś tam Stonehenge się jeszcze gdzieś wystąpił, bo wydaje mi się, że mało w grach występuje. Zupa biskupa. Te! Zupa biskupa! He! Tu prababcia Ser Manleya. Wisi trochę krzywo. Może miała krzywicę? Nie! 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 Nie robi się tak! Nie robi się tak! Nie! Nie robi się tak! Ty zły człowieku! Ty podły człowieku! Ty niedobry człowieku! Co ty sobie wyobrażasz? Jak ty tak mogłeś? Masakra w ogóle z tobą. Ty podły człowieku. Niewdzięczny ty. Czemu tak? Nie wolno. Nie wolno tak mówić. Nie wolno. Wstydziłbyś się. Świecznik. Straszny staroć. Dobra, fajnie. Świecznik, swoją drogą fajna sprawa. Fajna sprawa z tym świecznikiem. Nie mogę jeszcze iść. Mam tu coś do roboty. Dobra, to co ty masz tutaj do roboty? O, a naszej rodzinie to herbu nie dali. A jak dadzą, to będzie na nim szczoteczka do zębów. Szczoteczka do zębów. A ty, kurde, pantera, ty to dobry jednak jesteś kawalarz. Zobaczmy, z czym możemy tutaj wejść jeszcze w ten. Tu już było. To dobra, to już było. Mówię. Bingo. Dobrze. Bingo, fajnie. Wiem już, po kim Nigel jest taki przystojny. Chciałbym tam pojechać. Ale pewnie ten inspektor mnie tam nie wyśle za państwową kasę. Bingo! No dobra, odkryłem to i co teraz z tym? O, a naszej rodzinie to herbu nie dali. A jak dadzą, to będzie na nim szczoteczka do zębów. I co ja mogę tu zrobić? Dobra, odkryłem to miejsce, no i co? Co w związku z... Moja intuicja superagenta podpowiada mi, że coś przeoczyłem. Dobra, twoja intuicja ci podpowiada, ale co mogłeś przeoczyć? Co mogłeś przeoczyć? Co mogłeś przeoczyć? Świecznik. Straszny staroć. Pogrzebacz. Bardzo sprytny, Nigel. Pan Guy Fawkes, jak mniemam. Ale żeśmy odkryli ciekawostkę, nieźle. Nieźle, kurczę. Nie mogę jeszcze iść. Mam tu coś do roboty. Takie leżące lustro może przynieść pecha. Lepiej je podniosę. I kim jestem? Uratuję was! Jestem wielki i różowy, wspaniały! Dobra, teraz ja! Kim jestem? Cześć, tu von Główkę! Może coś ci się popsuło? Umiem naprawić wszystko! Nieźle, nieźle. Teraz ja! Dawaj! Ej, buraki! Oddajcie mój kostium! Ale teraz będziecie łojeni bez kitu, nie? Moja intuicja superagenta podpowiada mi, że coś przeoczyłem. No to co ty przeoczyłeś? No! Właśnie, leć za nimi, pantera.
Ale dobra muza! Dobrze! Uwielbiam soundtrack z Różowej Pantery. Świetna sprawa. O! Pantera się wywalił. Nie wyrzucił, tylko wywalił. Na głupi ryj. Dobra, jest Stonehenge. Bardzo śmieszne, cwaniaczki. Bez kitu, bardzo śmieszne. Ale wam teraz uśmiech z twarzy zdajmy. No czekaj, czekaj. Nie chcę wieszać luster. Muszę tylko odzyskać moje różowe, prawdziwe ja. Daj spokój. Zobaczą się, pikawa im przestanie pikać i mam dwa trupy na głowie. Szczurek, jakie to straszne. O, teraz was dojadę. Teraz was dojadę tym lustrem. Cwaniaki jedne. Pikawa wam stanie normalnie, tak jak to Pantera przed chwilą powiedział. Nie chcę wieszać luster. Muszę tylko odzyskać moje różowe, prawdziwe ja. No to jak ty chcesz inaczej odzyskać? Daj spokój. Zobaczą się, pikawa im przestanie pikać i mam dwa trupy na głowie. Dobra, moja kolej. Uwaga. Jestem Różowa Pantera. Różowa Pantera. Różowa. Różowa. Różowa Pantera. No kim jestem? Różową Panterą. Tam za dużo ci podpowiedziałem. Jaki to jest głąb, nie? Bez kitu. Zawsze, jeżeli chodzi o złe postacie, to zawsze musi być głupi i głupszy. A gdzie jest jeszcze głupszy? No właśnie, gdzie ten trzeci jest? Dobre pytanie. Mam kretyńskie różowe ubranko, kretyńską różową skórę i przez cały dzień zachowuję się jak kretyn. Kim jestem? Różowym stworkiem z mat planety? Nie, jesteś kretynem. Pierdziele, masakra. Słyszałeś coś, szczurku? Spoko, stary. To pewnie tylko wiatr. Nie bądź cykor, stary. Dobra, dobra. Kim jestem? Gdzie jestem? W jakim jestem kraju? Potrzebuję wskazówki! To jest wskazówka! To niby mam być ja? Nie, głąbie! To Różowa Pantera! To było niezłe! Ale beka! Ale beka! To było niezłe! Niezłe to było, rozumiesz? Słyszałeś coś, szczurku? Spoko, stary. To pewnie tylko wiatr. Nie bądź cykor, stary. Nie chcę wieszać luster. Słyszałeś coś, szczurku? Spoko, stary. To pewnie tylko wiatr. Nie bądź cykor, stary. Kurczę, Zenuś. Miałeś spakować moje okulary. Szczurek, spadamy przecież stąd. Nic nie zrobiłem. Bardzo dobrze. Karma was dopadła, wy gnoje małe. A teraz biorę mój kostium. Co tam? Różowy? Mamy duży kłopot. Cione, ta dziewczynka z Egiptu, bardzo się zdenerwowała. Powiedziała, że nie cierpi obozu. Uciekła parę godzin temu na deskolotce.
boję się, że będzie chciała sama wracać do domu. Szukaliśmy wszędzie i nie mogliśmy jej znaleźć. Jeszcze raz przeszukam obóz, a ty lepiej leć do Egiptu. Zrób coś! A gdzie mam jej szukać w tym Egipcie? Cione, znaczy córka Nilu. Szukaj wzdłuż rzeki. Wzdłuż rzeki? Nil ma ponad 6,5 tysiąca kilometrów. No więc bierz się do roboty. Wyślę ci samolot. Zaczekaj chwilę, to uzupełnię bazę danych CAPA wiadomościami o historii Egiptu oraz informacjami turystycznymi. Dobra, gotowe. Opuszczamy Londyn, proszę państwa, lecimy na Egipt! Bajo jajo, nara! Fajnie było w tym Londynie, kurde. Dobra, już się idę zapinać. Nie krzycz na mnie. Czy chciałby pan obejrzeć film? A co dzisiaj leci? Siostrzyczki w akcji 16. Siostrzyczki w akcji 16? To dobra komedia musi być, albo film akcji. Co chcesz? Za parę minut wylądujemy w Gizie. Dzień jest bardzo, bardzo gorący. Dziękujemy za wybranie R-główkę. Okej. Fajnie było. Alan Waszalan, witam w Egipcie. Widziałeś już piramidy? To jeden z 7 cudów świata. Tak, widzę te piramidy w tle. Z Egiptem to kojarzy mi się taki jeden fajny film. Bardzo kultowy film zresztą. Nazywa się on Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. dobra, to nie było śmieszne. Dobra. Muszę się dostać w okolice Nilu. No to świetnie trafiłeś, mam wielbłądasy. Bez nich nigdzie nie dotrzesz. Piasek jest zbyt gorący dla naszych stóp, ale nie dla naszych wielbłądasów. Zwariowałem. To dobrze, a może źle? Jestem złotousty z nad Nilu. Proponuję ci świetny interes. Taka okazja już się nie powtórzy nigdy. Słonko przygrzewa, co? Szukam dziewczyny. Nie tylko ty, przyjacielu, nie tylko ty. Kup jej prezent, a nigdy cię nie zapomni. Na przykład coś takiego. Mój panter pojechał do Egiptu i przywiózł mi tylko tego beznadziejnego t-shirta. Pantera, ty mogłeś określić jaką dziewczynę? O jaką dziewczynę chodzi? Swoją drogą, taki off-top. Ładnie się odwaliłem na dzisiejszy odcinek? Powiedzcie, czy ładna ta tutaj koszula w kratkę, czy nie? Bardzo ładnie, elegancko się ubrałem na dzisiejszy odcinek? Dajcie znać w komentarzach na dole. A teraz... Rany? Co to? Banalne. Pewnie mumia piaskowa. Mumia piaskowa? Nie słyszałeś o mumifikacji? Starożytni Egipcjanie mieli sposób na chowanie swych zmarłych w idealnym stanie. Zanim ich zakopali, najpierw balsamowali, a do cięcia rytualny był nóż. Zrób mały otwór, wyjmij wszystkie organy, ciało wymocz w solance, nie łza. Owin ciasno bandażem, a może się zdarzy, że wytrzyma kilka tysięcy. Mumia w pozłacanym sarkofagu to szczątki Tutenchamona. W 22 roku zakłócono jego spokój. Howard Carter znalazł podziemny grób. Oje! Oh yeah. A kandydat na mumię musi pustą czaszkę mieć. Mózg wyjmuje się przez nos, to na mózg najlepszy sposób. Potem maskę połóż mumii na twarz i przed sobą faraon. Pacjent.
stoli są na tamten świat. Hej, 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 hej. Mumifikacja to jest konserwacja ciała, w którym już nie wisi duch. A słyszy się gości, wyjmuje wnętrzności i gotowi są na tamten świat. Hej, hej, hej. Mumifikacja to jest konserwacja ciała, w którym już nie wisi duch. Gotowi są na tamten świat. Oh yeah, oh yeah. Unifikacja to jest konserwacja. Niektóre mumie powstają w wyniku balsamowania ciała. To patent starożytnych Egipcjan. Wszystkie prawa zastrzeżone. Inne powstają w sposób naturalny. Na przykład takie mumie piaskowe. Więc ciało w piasku samo się mumifikuje? Tak. Bleh. Jeśli martwe ciało wciąż pokrywa skóra, to można je nazwać mumią. Skąd tyle wiesz o mumiach? Od muminków! Dzięki za informację. Będę leciał, zanim się zamuminkofikuję. Od muminków? Od muminków? Człowieku, ty na dekiel padłeś od tego gorąca. Masakra w ogóle. Ale przyznam, że kurde dobre te smurfne hity, kurde, w różowej panterze. I tak, wiem, że to nie są smurfne hity, ale ja lubię tak podkreślać. Bardzo fajne pioseneczki, kurcze pieczone. Dobra, idziemy tu. Złotousty! Uwaga, niepowtarzalna okazja! Chyba dostałem udaru! Powstrzymajcie mnie! Ja zwariowałem! Dosłownie dostałeś udaru. Przygłupie jeden. Masakra w ogóle.